Radio Kraków. Jacek Bańka, dzień dobry. Pierwszym porannym gościem Radia Kraków jest dzisiaj Rafał Komarewicz, lider krakowskiej listy trzeciej drogi. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie krakowian. Na jaki efekt telewizyjnej debaty liderów pan oczekuje? Komentatorzy byli zgodni, Szymon Hołownia był jednym z tych polityków, którzy wczoraj wypadli najlepiej. No tak, też tak uważam, że Szymon wypadł naprawdę bardzo dobrze. Ja myślę, że przedstawił dość konkretnie to, co chcemy zrobić w Polsce, co chcemy zmienić w naszym kraju po przejęciu, po prostu wygranych wyborach i stworzeniu opozycyjnego rządu, który stworzy obecna opozycja. Czyli po Szymonie było widać, energię, było widać też taki spokój, było widać konkrety. To naprawdę dobrze wróży i dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, że przedstawiciele opozycji naprawdę bardzo konkretnie, merytorycznie, ale też z takim zrozumieniem przedstawiali swoje tezy, przedstawiali to, co chcą zrobić. Widać, że opozycja po wygranych wyborach będzie mogła się porozumieć i będzie mogła stworzyć dobry rząd dla Polaków, który będzie zmieniał Polskę. Pytam pana o ten oczekiwany efekt, no bo tuż przed debatą znowu pojawił się sondaż, w którym ponownie trzecia droga była poniżej progu. Wie pan, no sondaż oczywiście zawsze trzeba się pochylić tutaj nad sondażami, natomiast my w sobotę mieliśmy konwencję. Ta konwencja była w Krakowie, w hali Krakowi. Naprawdę było dużo energii, było dużo takiej dobrej energii, która spowodowała, że wyszliśmy z niej z chęcią do działania. Widzieliśmy tam, że ten nasze wyniki, one są stabilne według nas, według naszych badań około 10%. Chodzi nam teraz tylko o to, żeby no, jak najwięcej wyborców na nas zagłosowało, bo szanowni państwo, pamiętajcie, to jest taki wybór. Albo wybór trzeciej drogi, albo trzecia kadencja PiSu. I tutaj muszą krakowianie i małopolanie i w ogóle Polacy zdecydować, co chcą. Choć to 10% nie da raczej dwóch mandatów w Krakowie. Wie pan co, my w tym momencie walczymy o jak najlepszy wynik. Codziennie rozmawiamy z krakowianami, codziennie rozdajemy w całej Małopolsce ulotki, gazetki. To jest dla nas ważne. Myślę, że wynik no, przyjdzie sam, jeżeli będzie dobra praca, jeżeli będziemy na tyle przekonujący dla krakowian i Małopolan, że na nas zagłosują. Podczas tej krakowskiej konwencji trzeciej drogi padały słowa między innymi o pojednaniu. Rozumiem, że chodzi o pojednanie, ale na warunkach, jakie postawi opozycja. Znaczy pojednanie będzie możliwe, kiedy wygra, tak? Inaczej nie jest możliwe. Czy wie pan co, pojednanie zawsze jest możliwe. Natomiast pamiętajmy, że nawet to, co zostało przedstawione na wczorajszej tak zwanej debacie no, przez pana premiera Morawieckiego, no nie wróży tego, żeby ktokolwiek chciał się pojednać. Tam jest tylko i wyłącznie patrzenie w przeszłość, patrzenie cały czas odnoszenie się do pana Tuska. My naprawdę nie chcemy na to patrzeć. To nie jest tak. Polska to jest kraj, który ma przed sobą przyszłość, a nie tylko ma przed sobą historię. Więc tutaj jakby pojednanie ze strony PiSu, ja nie wiem, czy jest możliwe. Natomiast z naszej strony jak najbardziej. To nie chodzi o to, żebyśmy kłócili się w momencie, kiedy wygra opozycja. Wiadomo, że ci ludzie, którzy no niestety okłamali swoich wyborców, czyli mówimy tutaj o władzach PiSu, no trzeba będzie je rozliczyć, ale absolutnie chcemy budować wspólnotę razem ze wszystkimi, którzy zostali po prostu oszukani przez PiS. To w jakich okolicznościach zadziała klej i herbata? No bo taką figurą się posłużył Szymon Hołownia w Krakowie. Wie pan, no tak jak powiedziałem, my w tym momencie jakby walczymy o jak najlepszy wynik. To jest dla nas najważniejsze. Mam nadzieję, że przekonamy krakowian i Małopolan do tego, żeby za nas zagłosowali. Natomiast to nie będzie tak, że nie wiem, ten, kto głosował na PiS jest zły. Nie, to są ludzie, którzy zostali po prostu zmanipulowani przez władze PiSu, przez pana Kaczyńskiego, Morawieckiego i innych. Ale ciągle pan mówi o manipulacji, o tym, że zostali oszukani, ale w jaki sposób? Panie redaktorze, no przykładowo, czy słyszał pan w telewizji publicznej na temat afery wizowej? Czy słyszał pan o tym, że jak jedzie pan zatankować na stację Orlenu, to ma pan kartkę, dystrybutor zepsuty, a wchodzi pan i pyta się pan obsługi, kiedy naprawię, a oni mówią, że Obajtek im kazał napisać, że jest zepsuty dystrybutor, a nie ma paliwa? Czy pan
pan to słyszał, czy to jest prawda? Tak, to wszystko faktycznie się dzieje i część Polaków w ogóle o tym nie wie. Czy taka jest rola mediów publicznych, taka jest rola polityków, żeby nie informować ludzi o tym, co się dzieje w kraju? Jesteśmy w mediach publicznych i o tym rozmawiamy. I bardzo się cieszę, dlatego uważam, że niestety, Kraków, czy niestety Warszawa, to jest zupełnie co innego niż Kraków. Cieszę się, że u państwa można powiedzieć prawdę i można powiedzieć to, co się dzieje w Polsce i w Krakowie. I oczywiście w Małopolsce. Panie przewodniczący, podczas konwencji wrócili państwo do projektu Akademik za złotówkę dla każdego? Tutaj nam chodzi o to, aby wyrównać szanse. Studenci, którzy przyjeżdżają z odległych miast, muszą wynajmować w Krakowie mieszkanie, muszą gdzieś mieszkać, jeżeli mają, na przykład studiują dziennie. Co są na przykład studia, prawo, studia medyczne, stomatologia, to są takie studia, które muszą być stacjonarnie się odbywać. I chcielibyśmy, żeby wszyscy mieli tu równe szanse, więc dla tych osób, które są spoza Krakowa, jak najbardziej my chcemy stworzyć program, który spowoduje, że będzie ich stać na to, żeby mogli w Krakowie studiować. To kto za to zapłaci? Uczelnie? Czy wie pan co, to będzie program, który będzie programem rządowym. My tutaj w tym momencie jako politycy, jako osoby, które widzą potrzebę, mówimy o pewnym problemie i mówimy, jak go chcemy rozwiązać. Oczywiście w momencie, kiedy wygramy z PiS-em i będziemy rządzić, to będzie jeden z głównych punktów, które będziemy chcieli wprowadzić. Oczywiście do tego są potrzebne procedury, są potrzebne ustawy, które to zagwarantują. Również większe pieniądze dla uczelni, bo świat akademicki mówi o tym, że ile zarabiają młodzi naukowcy. Niewiele więcej niż ta najniższa krajowa. Mówią o tym, jakie są też nakłady na naukę. Znaczy to, rozumiem, musi być warunek programu Akademiki za złotówkę. Ja myślę, że przyszłość związana jest z nauką i z rozwojem. Więc kwestia dotycząca i nauki, i w wyższej, czyli uczelni, i tej powiedzmy podstawowej, czy średniej, są priorytetowe. Szymon mówił podczas naszej konwencji o tym, ile Polacy wydają na korepetycje swoich dzieci. To jest około 7,5 miliarda. Tak, mówię. To są jakieś gigantyczne pieniądze. To są pieniądze, które powinny pójść do szkół, na uczelnie, i tam powinni być nauczyciele, którzy dobrze zarabiają, którzy mają podstawę programową taką, która daje możliwość dostania się dzieciom na studia. To jest w ogóle całkowita zmiana tego, co mamy teraz. Panie redaktorze, my w tym momencie, ja słyszałem tutaj, że nie przyjedzie wycieczka spoza Krakowa, nie przyjedzie do Krakowa, jeżeli nie odwiedzi Wadowic na przykład. Wie pan, to są takie rzeczy, że my robimy coś przy okazji, tak? Nie może tak być, że ideologia jest podstawą, a nie pewne takie rzeczy, które są ważne dla dzieci, dla młodzieży. Na koniec, jednym zdaniem, jeśli się uda, to jak zastopować tę pełzającą prywatyzację edukacji? 7,5 miliarda idzie na korepetycje. To co z tym zrobić? Oczywiście trzeba po prostu zmienić podstawę programową. Trzeba powiedzieć dokładnie, co młodzież, co dzieci muszą wiedzieć, żeby dostać się na studia, żeby się rozwijać. Trzeba oczywiście dofinansować szkoły. Nie mówię tutaj o same budynki, tylko mówię przede wszystkim o nauczycielach. Nauczycieli powinni być lepiej opłacani. Więcej powinno iść na badania, więcej powinno iść na uczelnie. To są podstawowe rzeczy. Pierwszy poranny gość Radia Kraków, Rafał Komarewicz, lider krakowskiej listy Trzeciej Drogi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Radio Kraków.